Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty i jest mi niezmiernie miło was powitać w bardzo fajnym, ciekawym odcinku razem tutaj z widzami. Przepraszam, jestem w kuchni, dopiero skończyłem jeść, jeszcze garnek nie pozmywany do końca. O, tu właśnie się zmywam. I tak sobie tak siedzę i sobie maluch dalej wersiemka. I tak właśnie sobie siedzę i czekam, aż przyjedzie do mnie pan kurier. Kurier właściwie, dostawca, co tam tak stoi? Coś tutaj... Zniknął! Dobra, jakieś duchy. Czekam na pana z Podlasia, bo dzisiaj pisze do nas człowiek z gospodarstwa rolnego Suchszyn, z miejscowości Szpakowa, bo w sumie gospodarstwo nazywa się Suchszyn, on chyba taką nazwisko nawet. Także czekamy na niego, aż przyjedzie. I co, dzisiaj w sumie wam zaraz pokażę, co się będzie działać, bo dzisiaj akcja naprawdę niezła. Krzychu dzisiaj, jak tylko przyjedzie, bo dzisiaj go na razie nie ma, rusza sobie na oczywiście prasowanie naszej łąki. Ja dzisiaj natomiast będę kopać buraki, ziemniaki, przepraszam. Tam cały zestaw jest mój, tu dzisiaj jest Krzycha, więc MTZ-cik z praską jak ta lala, to trochę trzeba by odmalować, pasowało. A tutaj mój zestaw na dzisiaj, czyli masajek oraz siuntka z wypoczynym bolko. Jak mi się troszkę już tutaj kopałem, pokażę, mam ziemniaki. Ogólnie tak, ziemniaki bardzo spoko sypiał, fajnie. Jedna z już pojechał, bo ogólnie wozimy sobie na wypożyczoną stację, ten cały plac burszany, tylko tam kładujemy ziemniaki, więc tam je przechowujemy, bo u nas nie ma miejsca. Uznaliśmy, że tak będzie lepiej, po prostu bo pole jest troszkę większe niż tamto, może trochę więcej tego nasypać. Tak przewidujemy, prognozujemy. No i co? I już nie sypiemy właśnie, jak mówię, tutaj do garażu, tylko lecimy. Nie, tu właśnie już nic nie sypiemy, tylko sypiemy tam teraz, nie? Wynajęte miejsce. Tak po prostu jest wygodniej, nam lepiej. No i też od razu mamy dostęp, bo będziemy sprzedawać na pociąg. Także super. To jeszcze wam pokażę taką maszynę, jak ona wygląda. Przygotowana jest, założyłem już też dzisiaj jeszcze koguta. Ostatnie szczyty poszły, żeby już tutaj wszystko facet miał ogarnięte, bo to pod właśnie jego zamówienie było. Gdzieś tam się inspirował bardzo takim innym gospodarstwem. Także fajnie. O, stoi, ty, przyjechał akurat. Dobra, Dezy, siema. Jak trąbi chłop, czekaj. Już otworzę bramy tylko. Okej, okay. Dobra. O, zaraz sobie podejdzie, czekaj, nic nie jedzie? Nic nie jedzie. No, dzień dobry ogółem, witam. No, dzień dobry. Pan pociągnik, rozumiem, tak? Tak, ja pociągnik, dokładnie. Dobra, to wie pan co, najlepiej sobie pan cofnie tutaj tak tyłem, nie? Do na gospodarstwo. Ja zaraz sam idę, wyprowadzę. Pan sobie zobaczy, ja sobie jakąś próbę jeszcze pan zrobi przed tym, będzie cacę, nie? Dobra, dobra. Dobra. Może ja mu dam spokojnie cofać, niech sobie on tutaj wykręca, bo nie chcę, że to jest kamera ułazić, żeby się pan zestresował. Ale chyba nie pika sobie. Dobra, a my idziemy tutaj, jak mówię, wyprowadzę sobie ciągnik. Zapierdzieli w bramę? Nie, no chyba nie, ufam, że raczej nie. Dobra, więc sobie już siądę do niego. Do ciągnika, o, wybaczcie. Palec pierwszego, wiecie, nówka sztuka, nie? Także tu musi iść. Jedynkę sobie wbijemy. Ja tu już sobie nie wyjadę, o, dobra. Dobra, no już zostawimy sobie. No dobra, panie, to tak jak pan chciał, tak jak panu wysłałem właśnie zdjęcia, wszystko jest zrobione pod pana preferencje, czyli ten niebieski tur, na który tak się pan uparł, ale jest, udźwig tam do 1600 kilo, myślę, że 2 tony spokojnie podniesie, wie pan, jak coś, także to się nie, proszę nie martwić. Dałem też panu tutaj dodatkowo obciążniki naprzód i ma pan też zaczep, bo pan tam chciał chyba sam zaczep, ja dałem jeszcze jak coś obciążniki, więc może coś ściągnąć. Koguta zamontowałem, no i chyba tyle z takich zmian, nie? Ogólnie raczej wszystko, reszta jest. A, no i te właśnie ten. Tutaj ten mostek z tymi dwoma lampami z przodu na masty jest, nie? Tymi dodatkowymi roboczymi halogenami. Także, no nie wiem, niech pan sobie zobaczy, sprawdzi go. Może jakaś jest zaprudna, że się po polach sobie pan zrobi albo na ulicy, jak pan pasuje, nie? Panie, dla mnie się podoba, nie? Pierwej sort. No to tak dobra, wygląda, bardzo na fajnie. Oko, nie? No, jak mówię, no z pana spytałem zamówienie, także super, nie? Super, że panu się właśnie podoba. No co, siada pan? Ja tam jeszcze, jak pan przyjedzie, to ja jeszcze omówię z panem resztę. Zaraz tam spiszemy umowę. Na tym polu tam miodu jeszcze na szybkiego. Dobra, dobra. Panie. Daje pan miodu. No, jaki widać, że to Podlasiak? Podlaski rolas? Nie, no taki widzicie, chłopak garnięty, kupił sobie ciągnik. Ogólnie na nówka, nie? Nówka maszyna, nowy silnik, turbinka, wszystko hula. No, aż powiem szczerze, aż mi go szkoda sprzedawać czasami jest, nie? Tak na niego patrzę. Ale niech się nim garnie, nie? Słuchajcie, on poszedł za 55 tysięcy, nie? Przypomnę, że kupiliśmy za nie całą dychę. 30 koła poszło w remont, więc 15 tak dla nas idzie na luzie. Plus tam jeszcze jest ten, jak to się mówi. Jest tam jeszcze wlany cały zbiornik paliwa, nie? O, tu raz testuję, fajnie.
Zaraz ci przyjedzie? Nie no, za kraka tutaj się schowam, o, nie będzie mi widział. Ładnie idzie. Ale to turbinka pani chodzi, nie? Dobra, idę tam do niego. Niech też tam zobaczymy, co dalej będzie gadał. Tam belkim coś się ten gnił, chyba to się przewracają. Nie ucieknie, panie, no to gdzie ucieknie, jak zostawił sobie bramy. Dobra. O, zgasił elegancko. No jak tam, podoba się panu? A, testuje no, ten. No, panie. Jakoś to chodzi dla jego, nie? No, myślę, że panu się spodoba, nie? A, wiesz, to jedna ważna kwestia. Tam na umowie napisałem jak coś, to tylko pan podpisze właściwie. Że ma pan te 2 tygodnie na rozmyślenie się i my tam panu zwrócimy 90% kosztów tej całej maszyny, nie? Ile? Jak 90%? No 90%. 100%, panie. Znaczy, no ale... ja będzie pan mieszkał, ja przyjadę. Proszę tu, pana, jak mi się coś nie spodoba. Ja tu panu gwarantuję, że ona jest 16 zrobiona na Cito, elegancka. No dobra, pan mnie tu oczów nie mytl, ja się sam przekonam, nie? Nie ja widzę powodu, że pan to zwraca. Ja bym to wiedział, co tu jest grane, co jest 5. No dobra. Dobra, no ale to dam panu gwarancję do studni, dobra? Do studni? Panie, a ja mam studnię za domem i co? No, u mnie nie ma studni. No właśnie. Do kranu. Nie, dobra, oczywiście. To co? Podoba się panu? Rozumiem wszystko tacy, tak? No dla jego się podoba, a jak? Dobra, otwieraj pan te. Ściągaj pan te blachy i ja tutaj będę panu brakował. Dobra, tyłem wiadę, żeby panu lepiej jechało się, nie? Bo tam ma. Dobrze, tam... dobrze. Dobra. Rolasy, no. O, czekaj, trzeba jakoś się obkręcić tutaj. Cacy, niech będzie. O, elegancko pan sobie puszcza te najazdy. A my sobie też cofamy powolutku. O, aż zaparło go o ziemię, dobra. Czekaj, już ty, powolutku. Dobrze tam wjeżdżam, panie? Nic tam się nie dzieje? Dawaj, cofaj. Tylko powoli, delikatnie. No, powolutku, niech pan się nie martwi. Powoli. Teraz na milimetry, panie, cofaj. Jeszcze trochę. Jeszcze, dobra, gaś go. Śmieszny chłop, dobra, zgaszony. Okej. Dobra, to ja muszę teraz po swoją pasy zapiąć elegancko, żeby były. Zapinaj pan pasy. Jak trudno zajechałem w ogóle, kurde. No bo to moja laweta taka dobra, dlatego. No widzę, bez dwóch zdań. Wie pan co, jeszcze tam na chwilę wejdę? I tylko tura panu dam w dół trochę, dobra? Żeby tam laweta się dopijała panu. Dobrze. Dobra, widzi pan, tur chodzi jak laleczka, nie? Nie ma tutaj żadnych wskazań. Dobra, to co panie? Mówię krótko, nie? Mam dzisiaj dużo roboty, myślę, ziemniakiem kopać i mam tutaj z takim koleżką, co prowadzimy gospodarstwo, pracować siano, także śpieszy mi się. Jak coś tu mówię, ma pan mój telefon, 2 tygodnie tam na zwrot panu daje. Idziemy do domu, spisać umowę i... No i co, jedzie pan chyba, nie? Nie będę pana tutaj zatrzymywać. Dokładnie tak, idziemy umowę, spiszemy. Dobra, to zapraszam do domu w takim razie. Ja to mam przygotowane wszystko. O, proszę. Kawę pan pijesz coś ten? Ja herbatkę tylko. Herbatę, dobra, to i ten stawię czajnik. Tu sobie pan siądzie w salonie, ciastko sobie pan zje. Zaraz panu przyniosę. Idę, co idzie to ten. Herbaty, kurde, jak ja tylko ekspres mam. Dobra, w baniaku mu ugotuję. Dobra. Niech będzie, tam się woda nastawiła. Okej. Okay. Tu mam tu właśnie umowę, to już panu daję. Dobra, to co, my podpisujemy ludziska, zaraz wracamy, nie? Jak to wszystko podpiszemy. Dobra, to dzięki za herbatę, ja już muszę zmykać. Dobra, okej. Okay. To co, umowę tam już pan ma w tym, wszystko załatwione. Jeśli tylko pan tutaj złoży sobie te najazdy i... No i co, szerokie drogi będę panu życzył, nie? Bo pan, skąd pan jest, skąd pan dochodzi? Ja z Podlasia, żebym przyjechał tutaj. A ta miejscowość coś na szy? Że Szpakowo. A, Szpakowo, okej. Okay. To Szpakowo jest takie małe, nie? Że pan jak ma tutaj tych wszystkich sąsiadów, to ja mam mniej na wiosce całej, nie? Niż pan tu wszystkich sąsiadów, nie? Coś pan gada, to malutka miejscowość. I pan taki rolas tam jest? No chłopie, a tu... Bo jakby nie było, powiem panu, taki duży ciągnik, to... Może mi teraz nic niepotrzebne, a tak za sezon by mi się taki przydał, nie? Więc... No ale nic, dobra, no to jedzie pan już chyba, nie? Nie ma co, nie będę pan zasuwał. Pan jeszcze tylko te kluczyki oddał od mojego ciągnika, ja już spadam wtedy. A, dobra, no to już panu tutaj trzymam pan ławę. Proszę. Niech pan tam się trzyma. Ja tu tylko swoje te podnoszę i się zmyjam, nie? Dobra, to ja panu pomogę z tymi najazdami, nie? Dobrze. Dobra, tam jednego panu pomogę złożyć, no. O, kurde, ciężkie to trochę. Czekaj, o, dźwignę to. Jako, o, dobra, siedzi. Dobra, to szerokaście na panu życzę, nie? Pan sobie tam, nie wiem, ruszy na lewo, coś tam, lepsza droga jest, nie? Dobrze, ja już wiem jak. Ja mam tu swoje GPS-y, ja sobie poradzę. Dobra, to na razie, no mnie szerokości tam. Do widzenia!
No. Do widzenia. Dobra, pojechał pan. Kurde. A jeszcze, chciałem się jeszcze go pożegnać na tą drodze, tak zobaczymy jak on sobie odjeżdża. No i pojechał. Szpakowa, ciekawa miejscowość. No dobra, niechaj jedzie. Fajnego busa miał, nie? Teraz to bogaty. No słuchajcie, no co, 55k mamy niedługo na koncie. Tam jeszcze przelewy tylko gość dokończy i na Cito będziemy mieli fajną kaskę. I co pewnie? No pewnie z kasu zrobię co? No, spłacę długi, nie? A reszta niech czeka, nie? Wiadomo, jak to jest na tej polskiej wsi. Dobra, ja tu sobie ruszam na te ziemniaki. Pokażę, gdzie właśnie te ziemniaki kopiemy. I tak dalej, bo właśnie tak, słuchajcie, Miska, trochę trzeba tam kopać, nie ukrywam, tych ziemiorów właśnie, żebym miał to już ogarnięte na fajny, no właśnie dla was na odcinek. A Krzychu właśnie jak zaraz się tam też wróci, bo coś dziwnie ci ludzie są, nie? Każdy z tych gości, co przyjeżdża do mnie ostatnio, to bardzo podobne głosy mają do Krzyśka, nie? Nie wiem, on może rodzinę ma taką porozsiewaną po tej całej Polsce. Stan konta popraw? No stan konta mam na razie tyle, nie? Tyle mam pieniędzy. Wiesz, będziemy mieli, bo zaraz też jakieś tam koszty, ale co, utrzymanie maszyn i tak dalej, nie? Dzięki za aspekt za Polka. Także jak tylko już wiesz, wyślę gość kasę, nie? Zaksięguje się wszystko, to kasa pewnie dojdzie. Myślisz, że jutro powinna być kasa, nie? To był Krzychu? Co ty buchert gadasz, to nie on. Dobra, o, to jeszcze muszę ten. Na nasze poletko. Właśnie, słuchajcie, straszny chwast nam porosł na tym polu. Tak sobie teraz jadę i patrzę. I na wszystkich polach. Niestety będę musiał użyć niezawodnego środka, jakim jest Roundup. Niestety, i wszystko to spryskać. To nie jest chyba tam nielegalne, coś nie wiem, jak to tam wygląda. Ty, ja tu właśnie mogę ten, bo nie wiem, czy tam było kopane, czy nie było kopane. Dwójko sobie odpalimy. Okej, okay. Wjeżdżamy w rządek. No i trzeba nie trochę popryskać, ale czy popryskać? No myślę, że ta za kasę, którą... A, czekajcie, wałek nie podłączony jest pewnie. No właśnie. Za kasę, którą tam dostaniemy za ten pewnie kupimy sobie jakieś opryskiwać i może kawałek pole jeszcze, nie? Także spoko. No i kito, nie? W sumie kasy chyba to mamy, jak chodzi o stan konta, nie mamy chyba nic w banku, także spoko. Co w krzakach leży? Nic w krzakach nie leży, pewnie. Nie wiem, czy ty gadasz w ogóle. No, więc jak się już przyjedzie, to myślę, pewnie od razu będzie pracować. Tylko w sumie... Zaraz. Czekajcie, Krzychu jest na sobie radio. Halo, Krzychu, słyszysz mnie? Jesteś w ciągniku? Halo, halo, ja tu w PMTZ-cie działam. Okej, okay, dobra. Ty, przywiózł się najpierw Masaja tutaj na pole? Masaja? Dobra. No, zarobiście. Dobra, że sobie radio trybi chociaż, nie? Okej. Okay. Dobra. Więc fajowo. Sobie radio w siódce, no nie? No, remista opcja. Dobra. Przecież Krzychu, wysypie mi się, bo dzisiaj naprawdę tutaj mocno sypie. I myślę, że tak nawet, że to będzie zasypało. No nie no, akurat sekso gleba to jest bardzo dobra, nie? Tutaj pod lasem, nie wiem czemu akurat tak, że ten teren taki leśny, to fajnie leci. Okej, okay, trochę tych ziemniaków mamy. Zaraz zobaczymy, tam Krzychu jest. Uwaga, to CB radio, bo też chciałem kupić. A, to jakieś takie, wiesz, krótkofalówki. W uchu mam. Nie widzisz, że mam, zobacz, o, to jest mikrofon. Nie? To jest nadajnik, antenka. O kurde. Jedzie Krzychu. Jedzie. No właśnie ludzie, to może dacie znać, jakie opryskiwacze sobie kupić, nie? Bo myślę, że jeszcze akcja ogólnie nas czeka, kukurydza, akcja opryski. No trochę to się jeszcze pewnie podzieje przed tą zimą, nie? O, ale się wrąbał. Co dać na obiad? Czy masz esse? Jaki był pierwszy ciągnik na podwórku? Pierwszy ciągnik to był Władek i siątka stara, nie? Mam esse? Mam chyba, na obiad jadłem flaczki. O, elegancko się sypie. O, to jeszcze ten, może tu wejdę trochę. O, tu się siedzi. Siema Krzychu. Siema, ty, a gdzie jest nasza ta 16, co była w garażu, ta remontowana? No przecież przyjechał gość z Podlasia dzisiaj i kupił go. Znaczy odebrał w sumie, nie? Bo już kupił wcześniej. Już, że się sprzedał? No tak, a co? To trzeba być na handel, nie? No ale ja żebym się do niej tego. Znaczy bym tak głasko, znaczy naprawiał. No tak, no wygłaskane było, ale... Przecież nie już przyzwyczaił, no, ale też sprzedał mi 16. Ale to chyba było po to właśnie, żeby sprzedać, nie? Przecież potem remontowałeś, nie? No żebym się do niej już tego, nie? Zwyczaił? No. Ale chyba nie będziesz płakał po niej, nie? No nie, no zobaczymy jeszcze. No co ty Krzysztof gadasz? Nie mówi nawet takich rzeczy.
Słuchaj, ja bym z tobą pogadał chętnie, ale robota jest. Ty tam też masz do roboty, nie? Idę z buta od ciebie. Tak? Kurde, ej. Szkoda mi dla Krzycha trochę. Wiecie? Bo tak, w sumie faktycznie się chłopak ten starał. Wiecie, porobił sobie w niej dużo rzeczy i może chciałby, żeby ona została w sumie, nie? No ale, no nie no, od początku byśmy mówili, że ma ona pójść przecież na handel, nie? Więc nie wiem w sumie, nie? Co to ten? Co to tam? Może Krzychu bez kitu też go wzięło, nie? Na to. O. Sio stąd, kurde. Nie mam klaksona nawet. Kurde, żeby Krzychu by klakson tutaj. No nic, no może zobaczymy. Co tam? Może Krzychu przejdzie, nie? No ale się związał z tą szesnastką, jakby nie było. Znaczy, wiem jak to brzmi, nie? Że się Krzychu związał z szesnastką. Ale chodzi oczywiście o ciągnik. O, chodzi o ciągnik 16-14, tam, żeby nikt nie myślał, że Krzychu się wiąże z szesnastkami, nie? Płaczesz innych tym za tą szesnastką? No, powiem tak, no nie no, szczerze uważam, że to jest bardzo dobry ciągnik, nie szkoda, że trochę, że pojechał. No ale z drugiej też strony uważam, że no, kupiliśmy go na handel, miał być na handel, go już zamówić raczej nie będziemy, nie? Już wiecie, do niego jechać i go odkupywać raczej. Wiecie, no będziemy mieli kasę i ona była w sumie po to kupiona. Może tam jakiś inny też uda się kupić jakiś w przyszłości model i też sobie Krzychu wyremontuje, że była ta szesnastka jakaś inna czy coś, nie? Wreszcie uważam, że raczej zamiast szesnastki bym poszedł trochę w coś bardziej zagranicznego, może jakieś niemieckie maszyny albo coś, nie? Nie wiem, jakiś Deutschfahr może. W przyszłości taki trochę starszy. Wiecie co chodzi, nie? Bo taka... No nie wiem, czy to by się jeszcze w sumie już tam przydało, nie? Tak naprawdę. Tak mówisz, Grim? Wszyscy tak krzywoni młodsze? No może to też w sumie spoko. Jak to tam... Jak to lubi, to co lubi, nie? Jego sprawa. Tylko aby wszystko, wiesz, legitnie było, nie? Legalnie. Dobra, zawsze zawijamy. Ogólnie dużo mamy tu jeżdżenia, widzicie, bo Bolko trochę mamy ten komoń do boraków z ziemniaków, przepraszam. No ale co mamy innego kupić, nie? Przecież nie będziemy wyprawiać wielkiej maszyny tylko po to, żeby na chwilę pokopać sobie ziemniaków, nie? Ja to właśnie to nie mówiłem, ale odkopałem sobie właśnie, jak widzicie, od miedzy trochę, żeby już na odcinku tam z wami nie lecieć po krzakach, bo ostatnio tak myślałem, czy może tam wjechać było od początku, ale uznałem, że trochę bez sensu i pokażę wam lepszą pracę taką w toku, nie? Dla was będzie na pewno lepiej. Kiedyś były rozmowy w toku, teraz macie pracę w toku. Je to kopię. Z 3500 ma? No 3500, nie? Z haczkiem. Także nie jest tak jeszcze totalnie źle, nie? Dobra, my to zaraz zajedziemy jeszcze. Mam ile odcinka? 20, nie? To jeszcze spoko. Myślę, halo, Krzychu, to jest radio? Halo, halo, słychać? Nie? Co to taki smutny? Nieważne. Nie no, nie gadaj, że tak się przyjął tym szesnastką. Może tak, może nie. Nie no, Krzysiu, no co ty? Może ten? Dobra, ten słuchaj. Może ten. Ja mam pomysł pewien, wiesz? Nie. Coś ci kupię na pocieszenie. Ale to jutro. Dobra? Co mi kupisz takiego? Zobaczysz, nie będę się tutaj teraz zdradzał, ale kupię coś na pocieszenie. Torta ci kupię, piwko, flaszkę. No, coś pomyślimy, nie? I bardzo dostałem jakieś głosy w głowie, że jakiś ten, flaszkę mogę ci kupić. Ale dobra, pomyślimy się na tym, nie? Słuchaj, jakbyś tam chciał, może trochę się, wiesz, bo teraz tam fajnie sobie pracujesz. Mhm. Ale jakbyś chciał, to może moglibyśmy też się zamienić potem. Ja bym sobie podskoczył, trochę popracował też, nie? Żeby teraz tak nie było tylko ziemniaków. Jak chcesz się nie zamienić? Nie no, ja nie mogę, jaki ty smutny siedzisz tam w tej MTZ-cie. No to przez ciebie wszystko. Słuchaj, jak chcesz trochę powiedzieć jakimś Ursusem, to dam ci teraz 60, co? No to już nie będzie to samo. Ale Ursus to Ursus, no co? No ale tamto to był muły. No ale teraz masz 60 przez swoją, nie? Hubert, dzięki dobra, za follow. Dobra, tamtego już od podstawy robiłem wszystko, a nie. No ale, a ty nie miałeś robić 60 remontu też? No to, ale tamten był szyb, pierwszy był, wszystko lepiej było. Nie no. Krzysiu, no, aż mnie normalnie ten, aż mnie serce się kraje, jak słyszę, jak ty mówisz. To dobrze, tak, bo to jest wszystko przez ciebie. No, ale jak, przecież mieliśmy go, był kupany na handel właśnie, nie wiem, czy pamiętasz. Sam podpisywałeś, ja sam podpisywałeś tę umowę przez ze mną. Ale może zmieniłem zdanie, a i co? Ty nawet się nie spytałeś, czy ja go chcę, może zostawić, albo co? No, nie pytałem tak cię, to. Bo doskonale wiedziałeś, że on idzie na handel. No, ale... Dobra, nieważne. Nie, no Krzysztof się... Zmieniamy temat, nie. No dobra, dobra. Jak ci idzie prasowanko? Ile już nakręciłeś kulek?
W takim razie zapytam. Nie wiem, chyba 3 kulki. Nie wiem, nie liczę już czasu. Yes. Ale też mi jest szkoda, złamał Krzysiu serduszko, no. Dobra, Krzysiu, zamienimy się, pojedziesz troszkę masekiem nowym. Gdzieś tam podjedziesz sobie. Trochę pojedziesz sobie szesiątką. Chodź tutaj. Dobra. Dawaj, użyj magicznych mocy, no i super. Teraz ten. Gwiazdka, klepanie po ramieniu gwiazdka. Weź chociaż zobacz, bo strój do Masaja podobny, widzisz? Co? Masajowski strój mam chociaż. Tego też się założyłeś. Właśnie skąd masz taki ten, kubraczek fajny? Jak to co? Jak dostaliśmy Masaja, to był w zestawie. Tak? Pasował, no, na mnie pasował, a jak ty, że ty masz bęben i ci nie pasuje, to już nie moja bina. Mój bęben, mój Masaj, proszę nie ten. Może w spodnie nie wlazłem i kurtki zapijam, tak? Do końca, ale... Tań. A. Z przodu był zapięty, a z przodu się złaziło już, nie? Dobra, dobra, idę sobie, bo ty tylko obrażasz mnie tutaj. O, jakieś klocki to jeszcze leżą. Dobra, gdzie jest tam ten? Pójdziemy sobie przez pole, bo zobaczcie, jaki tu chwast straszny jest, nie? No biedny Krzysiu, no straszny, nie? Chłopaki nie płaczą? No i powiedz to Krzysiowi, nie? Ty, gdzie on, tu nie prasował chyba, nie? No tak, tutaj prasował gdzieś chyba. Czy ja włączone shadery? Nie, no wyłączone. Boże, jak daleko zostawił to. Nic, no ale teraz właśnie pojedziemy sobie trochę tym. Okej. Okay. Wszystko chyba w stronę, nie? Ta, tylko jeździć, dobra. Co tak wolno chodzi? Czekaj. No podpięte wszystko jest. Mocy nie ma, czy co? No dobrze, wszystko jest. A, przecież on ma tyle biegów. Szóstka, panie. Jedziemy szóstką. Zapomniałem. Krzyś chyba miał coś skitrane w tym Ursusie? Ty, albo bez skitu, może Krzyś coś się schował. I jak pojechał, to zapomniał o tym, nie? I coś z tego cennego pojechało. Też tak może być, trzeba Bartos. Nic, słuchajcie. Ej, może zróbmy tak. Napiszcie ludzie w komentarzu, co zrobić, żeby pocieszyć Krzysia, dobra? Bo mi się mega szkoda chłopaka teraz zrobiło, że taki smutny jest, nie? No się wiecie, pewnie gdzieś miał świadomość tego, że wiedział, że to jest na sprzedaż, ale jednak trochę go to musiało złamać, nie? Gdzieś tam ten sprzedanie. Finlandię, ta. 69 litrów czystej. Ja myślę, że to jest trochę za dużo dla Krzysia, wiesz? Golfą mógł, żeby z buta wszędzie nie latał. Właśnie, może jakiś samochód mu kupimy, nie? Mamy sobie na razie. Ile się teraz wszystkich biegów? To mam 6 akurat. I wsteczny, nie? Tylko wstecznego się parmigu nie używa, nie? Halo, halo, słyszysz mnie w sobie radiu? No, słyszę, co tam? To 60 to nie jest to samo, co ten Ursus, to 16, co pojechał. No nie to samo, no ale wiesz, ale Ursus, nie? Może jednak to się da z tego zrobić, zobacz, przód ma, tak jak tamten, nie? Kabinę ma? No ma. Tylko tyle, że tura nie ma. No to wszystko to samo. No ale tamten to był mój bydlak, a to jest takie małe. No niby ta, no niby ta. A właśnie, i w ogóle jest za ten remont cały, bo tam mieliśmy się też zagadywać potem z ceną na ten remont. Bo ogólnie, no tak myślę, że za całość jakby to myślę jakieś 5k spokojnie mógłbym ci odpalić, nie? Za niego, no nie, bo... daj mi teraz spokój. Przecież moja 16 pojechała. Kiedy idzie, pogadamy o tym. No ale za pracę się należy, nie? Wiesz, no jak robiliś przy nim trochę, jakby nie było miesiąc, grzebałeś, nie? Kiedy indziej będziemy gadać o tym. Zabierz go na striptease. Pomyślimy, nie? No kurde, ale szkoda Krzysztofa jest ogólnie, nie? No nic, może w kolejnym odcinku coś wymyślę, albo ty właśnie wymyślę, co mu kupić i będzie spoko pomysł, nie? Mówisz, hutnik? Witamy w kolonii! Dziękuję, Maku, za 15 tysięcy subika. Bardzo mi miło, że jesteś. Cześć, elo. Witam. Kotka mu kupić? Może kotka mu kupimy, no zobaczymy. Może ku będzie kotek dla Krzysia. Czyli teraz mam wszystkich biegów 6, no i 7 do 7 wsteczne, nie? No i jeszcze luz masz jakby, nie wiem, tak jakby tyle z programowalnych. Tylko w armii końca też wstecznego nie zaprogramujesz, nie? Gość się rozmyśli? Wiesz co, wydaje mi się raczej nie, no wiesz, jednak jak bierzesz
ciągnik do remontu, kupujesz go, nie? I potem już na odcinkach chłop widzi, że coś się kroi, dzwoni do ciebie, zamawia go, specjalne preferencje robiliśmy pod niego, wiesz, ten, jak ten remont sporo nas wyniósł, nie? Bo normalnie byśmy pewnie zapłacili mniej za ten remont, ale że chłop chciał idealnie pod siebie, no to wyszło drożej, jakby. No to raczej nie będzie chyba zwracał, nie? Niby ma te 2 tygodnie, tam miał mówić, że jak się mu nie spodoba, to odda, no ale no raczej no, takie rzeczy się zdarzają, nie? Wiesz. Czy widzieliście jakieś coś takiego, że ktoś kupił jakiś ciągnik i potem go zwrócił? No chyba raczej takich rzeczy nie ma, nie? Ja szczerze mówiąc w to nie wierzę, ale na pewności te 50 koła jeszcze zatrzymam jakby w kieszeni, żeby nic nie kupować za bardzo. Bo no wiecie, różnie może być, nie? Nie, no wydaje mi się, że mi się spodoba, nie? Raczej nie przewiduję takiego czegoś. Cześć rolnika, Kasper, witam serdecznie. Zresztą właśnie w ogóle jak damy, nie masz jeszcze jak oddawanie sprzętu, nie? Po pierwsze, wiecie, ja w ogóle tego nie planuję, nie? Na przykład, żeby tak było, więc no mówię, nie? Miałbyś tylko ten handel i tyle, więc jakby zamykamy temat 16 i to w ogóle nie wchodzi w grę, nie? Tym bardziej, że nawet, no po co by nam potrzebny, nie? Słuchajcie, mamy 60, która służy właśnie takich malutkich prac. Mamy MCT, który jest taki do średnich, no i Maseja, który jest taki do cięższych trochę, nie? Wiecie, jest nowy agregat do niego kupiony. Tak samo tutaj MTZ jest z takimi właśnie już trochę większymi pracami. No a tam to co? Kupimy tylko jakiś opryskiwacz. Wiecie, zagrabiarka, przenosarka, wszystko to 60 z tym chodzi, nie? To po co właściwie kupować coś większego, takiego jak 16? Tym bardziej, że mamy mało hektarów ogólnie, więc to naprawdę by się nie opłacało, nie? Nam brać takie 16. Co jest MTZ-a? No właśnie, na razie mówię tak, na razie bardzo ograniczamy sobie wydatki na maszyny i tak dalej. Ja teraz chcę się właśnie skupić na polach, nie? Uwierzcie mi, że dostaniemy bardzo dużo pieniędzy za zboże, dostaniemy dużo kasy za ziemniaki. Mamy też siano, to które prostujemy, też idzie na sprzedaż, nie? Więc jakby teraz to idzie do przodu. No 112 produkuje miód, codziennie mamy sprzedaż mleka. No i też jajka, które za chwilę będzie trzeba sprzedawać, nie? Więc wiecie, gdzieś tam gospodarstwo bardzo się fajnie rozwija, do przodu to wszystko leci. Ale jednak uważam, że no nie możemy dokupać dużo maszyn i tak dalej, skoro nie mamy pola, nie? Dlatego mówię, trzeba najpierw pójść w te pola, porobić trochę pól dokupić, nie? Bo jest trochę lipa z tymi polami. Mam teraz taką chrapkę na taki fajny kawałek kołotorów tam jest. Tam jest prawie hektar w kawałku. Jakby troszkę tam jeszcze poogarnąć temat, to naprawdę może by byłoby spoko, nie? Huskwarna, wiecie, przy tego po co jest huskwarna? Chodzi o motocykl, czy co? Jacob, ty jesteś jakiś chyba nienormalny. Mówię ci na ten komentarz potem 3 razy, a ty dalej pytasz, ile się literam wszystkich biegów? Ty, ja nie wiem, weź iść do lekarza tam, podpytaj może, on ci zbada, nie? Bo albo jesteś głuchy, albo głupi, nie? Polska kupcie? Nie, taki poloneza, co ty? Ej, chyba skończymy sobie dzisiaj łąkę na odcinku, wiecie? Chyba to dzisiaj byśmy skończyli, nie? Skończyli. Kumbo kolejnego egzoma. Bezki, to może po prostu Krzychu jest człowiekiem pracy i potrzebuje ten. Coś robi cały czas, nie? Jakbyśmy kupili kolejnego gruza jakiegoś, będę szukał na Linksie może jakiegoś starego grata, to może znowu sobie wyremontuje i zrobi i będzie dla niego, nie? Tylko no i tak mówię, no po co nam kolejny ciągnik, nie? To jest, mówię, kolejne kilkadziesiąt tysięcy w remont. Sam ciągnik naście tysięcy raczej, do 20 pewnie, żeby kupić, bo teraz mieć taką fajną prostą okazję. No więc wątpię, że coś się trafi, nie? Będę wypatrywał, ale mówię, teraz nam potrzebny jest na przykład opryskiwacz jakiś, nie? Bo tamtego, który mi też mi sprzedali. Myślałem, że jakiś biarski, ale biarski taki trochę malutki jest, nie? Coś takiego między... No, między takim samojezdem od Unii, tam fajnie jak się nazywał, a między biarskim, nie? Ale chyba może biarski to kupimy, nie? R8 kupić? Nie, no gdzie? Zetora 6245? A w sumie to są duże ciągniki, no. No ale nie wiem, na razie nie planuję ciągników, nie? Nawet nie planuję kombajnów wymieniać, a on byłby jakby nie było chyba pierwszy teraz do wymiany, nie? O, sorry, tak sobie belkę trochę brzydko owinąłem, ale no musiałem to ogarnąć. Okej. Dobra. Uchniemy sobie jeszcze. Widzicie, chyba mamy ostatnie pokosy, nie? No i fajnie to by było, jakby tak. Trochę dzisiaj może zrobimy ten dłuższy odcinek, ale mówię, skończymy sobie to prasować i taką jeszcze na łąkę do roboty, to już wam tym nie będę was, widzowie mojej drodzy, zanudzał. Tylko zrobię to już poza odcinkiem i na kolejnym odcinku, jak mówię, bawienie się w kukurydze pewnie będziemy robić. No i sprzedaż tej słomy, tego siana, nie? Nawet nie wiem, ej właśnie ludzie, to siano przetrzymać sobie i poczekać na dobrą cenę, czy sprzedać teraz? Jak uważacie?
Bo w sumie mamy jeszcze trochę miejsca, gdzieś tam mógłbym to w sumie położyć gdzieś tam, nie? Pokitrać sobie to trochę. Demiro, Demi Moro, siema. Cześć Przemo. Czekać? Tak, twój odcinek, dokładnie, dokładnie. Ale już właściwie kończymy odcinek, nie? Weź kup mu plac na handlarza od maszyn i będzie sprzedawać. Właśnie miałem taki pomysł, że otworzysz taki warsztat z maszynami, nie? I Krzychu by tam sobie remontował i sprzedawał to wszystko, nie? Tylko to strasznie dużo roboty by z tym, bo wiesz, bo to... No dużo roboty, nie? I też gdzie ten plac by w sumie ogarnąć, nie? Najlepiej przy jakiejś głównej drodze by pasowało, nie? Ale to nie, takie gadanki, wiesz, jeszcze na tym poruskniemy, nie? Panie Stasiu, no... Siemka, siemka. Teraz sprzedawać, mówisz? No właśnie, nie, bo skoro mamy październik, a dobra cena będzie w grudniu, to chyba już poczekamy te dwa miesiące, nie? Może nic się nie stanie. Ale jak cena będzie bez kitu większa, no to wiecie, to raczej też nie będę ten, tak jakby... Bardzo... no... Nie będę jakoś tak mocno... stratny, jeżeli to przetrzymam, nie? A na pewno więcej zyskam, bo cena będzie spoko, także... Wiecie, no i tak musimy, mówię, dokupić pole przed zimą jeszcze i na wiosnę je obsiać, pewnie czymś tam też wymyślimy, czym obsiać. No i słuchajcie, mamy ogólnie ten pierwszy silos, ten tego Michałka, ale myślę, że czas będzie gdzieś na wiosnę, jak już będziemy sobie... A nie, bo oborę stawiamy. Boże, jeszcze kasy na oborę! Ja ci chwycę, to wiesz, to nie, to się zajadę. Dobra, pojedziemy się do Krzycha. To dobra, słuchajcie, żadnych tych... Bo chciałem, myślałem tym, że stawiać kolejny silos ten Michała, nie? Na kolejne ziarna. Bo mamy jedno na ziarna tam na pszenicę, a drugie na jęczmień. I pasowałoby może właśnie coś dostawić, nie wiem, na jakiś rzepak albo coś, nie? Bo teraz jakby na razie nie mamy gdzie tego sprzedawać wszystkiego. Na przykład też kukurydza jest takim ziarnem, gdzie bardzo fajnie byłoby gdzieś po prostu przetrzymać, nie? Ewentualnie może po prostu pojedziemy na magazyn, nie? Przetrzymać ją i na przykład nie sprzedać na pociągu. Przecież to jest taka opcja, że jest tak startamy ziemniakami, że tam sobie wyporczamy plac, nie? Ej, w sumie to nie jest zwykły pomysł, nie? I wiecie, też jakby za to się płaci, jakby nie było pieniądze, więc gdy już będziemy mieli trochę więcej pieniędzy, to można by się zastanowić nad właśnie budową silosu, nie? Opryskiwać? No ale opryskiwać tak raczej on musiał wyciągnik, nie? Pewnie. Dobra, zaraz pojedziemy do Krzycha, zobaczymy, co się u niego dzieje. I właściwie zakończymy sobie odcinek na dzisiaj. Bo i tak trwa dosyć długo. No ale dzisiaj wiecie, dużo się działo, nie? I wiecie, i prasowanie, i ziemniaki, i jeszcze ten handlarz przyjechał, nie? Także tutaj sporo rzeczy się wydarzyło w tym odcinku, naprawdę dużo. Dobra. Gasimy. Ja już sobie siadam. Okej. Dobra, Krzysztof, jak tam ci idzie? O, co, bo to się zagłusza. Łap go, panie, hamulec, kurde! Sam go łap, dla mnie tu już nie ma nadziei. O! Matko bosko, co on robi? Poszedłby w ten paśnik ditkowy. Weź go, odpali, wrzuć się dynkę. Gdzie ty jesteś? Za tobą. A tutaj, co ty? Nie, Krzysztof, poczekaj, spokojnie. Słuchaj, my tu, ja coś postaram coś się zrobić, wiesz, żeby ci trochę poprawić humor, nie? No, co takiego zrobisz? Nie wiem, coś ci kupię, żebyś miał też fajnego. No i co, kupisz mi 16 czy co? Kupię ci może coś, no. Pomyślimy. Dobra, słuchaj. 16. Pożądaj teraz się ładnie, postaraj się teraz wykrzystać siebie. 16 mi kupisz. Powiedz, że kupisz mi 16. I kończymy odcinek, Krzysztof. O tym pogadamy w domu. O zakupach. Odpust będzie. Jeszcze nie ma odpustu. Zbyniu Games, dzięki za rajda. Wszyscy dzisiaj na odcinku. Ja mam tak tyle monarzu teraz. Żyj mi dla ciebie. Dziękuję za rajdzika. Witam serdecznie. Dobrze, wracając w takim razie. Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Patrz, nie chcę być na kamerze, ucieka. Patrz jak ucieka, nie? No dobra, to nic, słuchajcie to. Ja się postaram Krzysia przeprosić, może się uda. Dzięki za odcinek, do kolejnych oczywiście odcinków. Zapraszam serdecznie, na razie, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam, pa pa. Widzowie, napiszcie hashtag 16 i do widzenia. No napiszcie hashtag 16, niech już będzie.